całość, przystępujemy do przeskalowania mapy. Musimy to zrobić z jednego ważnego powodu, ponieważ w tym momencie nasza mapa jest ogromna. Mianowicie taka nasza kratka tutaj to jest 265 mm. Żeby zachować skalę 1 do 30 tysięcy i żeby taka jedna kratka było to kilometr na kilometr, musimy zrobić tak, żeby to były 33 mm. Dlatego wybieramy tutaj środek linii, przechodzimy na prawą stronę, tu też wybieramy środek. Pamiętajmy, żeby tu linia była cały czas była równa, żeby było jak w najkrótszym miejscu. 264,8 mm mamy. I teraz przystępujemy do obliczeń. Niech się humaniści nie przestraszą, ale zrobimy parę działań. Tak, w tym momencie tutaj musimy skorzystać z proporcji. Ponieważ mamy 3333 dzielone przez 264,8. Skąd to wziąłem? Zwyczajny wzór odnośnie proporcji już rozwiązany i wtedy wiem, że muszę mieć 3333 przez tę odległość, którą zmierzyłem. To daje nam 12,50, no, w zaokrągleniu 7. Ale w tym momencie mamy problem taki, że skalując obraz musimy zmienić rozdzielczość tutaj na 300 dpi, żeby mapa miała dobrą jakość i żeby zgadzało się z ramkami, które też wykonaliśmy w 300 dpi. Nie możemy w tym momencie wpisać tutaj 12,58, ani też nie możemy tutaj wpisać trzykrotnej wartości tego, bo tutaj zwiększyliśmy ponad trzykrotnie. Tutaj było 96, oj, tutaj przesadziłem, 96, a mamy 300. Dlatego ponownie z proporcji zapisujemy sobie ułamek 96 przez 300, jest to równe 100 przez x i nam wtedy wyliczamy z tego x i wychodzi nam, że x jest równe 312,5. Dlatego tę wartość tutaj, którą uzyskaliśmy, mnożymy przez 3,125. Daje nam to 39,33 w zaokrągleniu. I w ten oto sposób mamy właśnie tę wartość, którą musimy wpisać tutaj. 39,33%. Wybieramy tutaj interpolację sync i naciskamy przeskaluj. Kiedy mamy już gotową mapę po przeskalowaniu, w ramach dowodu możemy, albo przynajmniej nabrania pewności, sprawdzić, że mamy tutaj 33,2 mm. Jakbym wskaźniki dokładnie postawił, to z pewnością by było 33,3. W tym momencie zapisujemy naszą mapę. Zapiszmy ją jako mapa fin na pulpicie i wybieramy XCF. OK. Tworzymy nowy plik, szablon, wybierzemy kartkę A3, która ma właśnie 300 ppi, opcje zaawansowane, no to tu mamy te rozdzielczości, pod które robiliśmy tę mapę, naciskamy OK i oto mamy nową mapkę, otwieramy teraz jako warstwę, otworzymy mapę fin. Jak widzimy, jest ona troszeczkę większa, ale to nie szkodzi. Łapiemy naszą warstwę. Gdzieś mi się przybornik tylko zagubił. Wybieramy z przybornika przesuwnik i musimy mapę ustawić
na skrajnie lewym górnym pikselku. OK, mamy tutaj gotowe. Jak widzimy, mapa jest mniejsza niż strona A3. Tutaj nam kawałek wystaje. Dlatego w tym momencie wybieramy obraz, wymiary płótna, ale musimy oczywiście wcześniej sprawdzić, ile tego tutaj nam wystaje. Łapiemy, przeciągamy. Musimy sprawdzić, że na pewno do pikseli nam tutaj wyszło. ...23 mm, ale wolimy się tutaj pikselami akurat posłużyć. 240 pikseli. No to w takim razie wysokość musimy obniżyć o 240 pikseli, czyli 4720 pikseli wysokość musi wynosić. Zmieniamy rozmiar i mamy ucięte szafa gra. To teraz przechodzimy do wrzucania ramek, ale wcześniej lepiej zapiszmy na wszelki wypadek. Zapiszę jako mapa 30 tysięcy też w gimpie, bo póki co pracujemy na warstwach. Otwieramy ramkę pion, musimy ją sobie przesunąć. Teraz nasza ramka ma szerokość 58 pikseli. Tak, 58 pikseli, więc zostawimy w każdym rogu naszej mapy taki kwadracik 58 na 58. Co my tu mamy już trochę wyżej. 62. Jeszcze niżej. 58 na 50. No, musimy się upewnić dokładnie. Wyżej jednak. 58 na 58. Mamy taki kwadracik. Nasza ramka do samego dna sięga. I teraz ponownie otwieramy jako warstwę ramka pion. No i po kolei wklejamy nasze ramki przy zachowaniu właśnie tych odległości w rogach naszej mapy. Tutaj już od razu trochę przewinąłem taśmę, mamy gotowe wszystkie ramki. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj się pomyliłem. Nie było 58, tylko 59 pikseli szerokość mojej ramki, ale dzięki temu, że mam właśnie to jako warstwy, mogę bardzo, bardzo szybko to poprawić. Rogi wypełniamy, osobiście preferuję czarny kolor. I to samo wykonamy ze wszystkimi czterema rogami. Tutaj będzie troszeczkę dokładniej trzeba to zrobić. I to samo powtarzamy z pozostałymi. A, musimy oczywiście tu przejść na ramkę, którą mamy tutaj widoczną. I ją tak naprawdę zamazujemy. Ostatnio dawałem poziom. O, właśnie.
Kiedy już mamy wszystkie rogi ładnie pomalowane, wybieramy warstwę główną. Przybornik do mierzenia. Musimy sobie wymierzyć, ile dokładnie ma długości nasza ramka. Interesuje nas wartość pikseli. 393 piksele. Ok, w tym momencie przechodzimy do filtry, renderowanie, deseń, siatka. Szerokość ustawiamy na 2, odstęp na 393, a przesunięcie na 500, na 59. Mam tutaj od razu podgląd, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Naciskamy OK. Mamy gotową siateczkę. Oczywiście linie możemy pogrubić, jeżeli są za słabo widoczne. Teraz pozostaje nam wrzucić małą ramkę z podstawowymi informacjami na temat mapy. Tutaj miałem taką przygotowaną trochę wcześniej. A tak naprawdę zerżnąłem to zwyczajnie od pewnego kolegi, który się zajmuje mapami. Okej, znajduje się w rogu. Tutaj teraz wystarczy tylko wybrać pisanie tekstem, kolejne kratki ponazywać, powielając te napisy na każdych kratkach, obracając je i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego robił na filmie, tak naprawdę to już każdy sobie poradzi. W tym momencie wystarczy, że zapiszę to jako mapa, koniec. Wybiorę format jako na przykład końcowy, niech będzie BMP. W tym momencie połączą mi wszystkie warstwy. Daję zapisz. I tak oto mamy gotową mapę. Dzięki za uwagę. Zapraszam do komentarzy, pytań, uwag. I tyle.